zaczyna się właśnie nowa era zbioru borówki. W ofercie serbskiego producenta Kokan są sprawdzone, innowacyjne i ekonomiczne rozwiązania, czyli specjalistyczne kombajny Kokan z regulowanymi parametrami pracy do zbioru borówki. Zostałam zaproszona do Włoch, nieopodal miejscowości Nemi, na pokazy zbioru borówki wysokiej, odmiany Liberty i Duke. Plantator, który zakupił kombajn i korzysta z niego drugi sezon, łącznie posiada około 17 hektarów borówki, w tym 7 hektarów jest w produkcji ekologicznej. Prowadzi rozstaw rzędów 2,5 metra. Będąc na plantacji, miałam okazję przekonać się, jak w praktyce wygląda zbiór borówki za pomocą powietrza, jakie generuje opatentowany system producenta kombajnów Kokan. Zapytałam producenta o to, jaki procent owoców zbieranych przez kombajn Kokan 500L trafia na rynek deserowy i tu się zdziwicie. Odpowiedź była zaskakująca. Producent twierdzi, że ponad 70% owoców zebranych kombajnem trafia na rynek deserowy, a 30% po rozsortowaniu na mrożenie. Rynek zbytu deserowej borówki to sklepy oraz większe markety. Kombajn Kokan 500L to kombajn, którego technologia zbierania jest napędzana przez wał kardana, wał odbioru mocy, i posiada własny układ hydrauliczny. Ten wielofunkcyjny kombajn umożliwia zbiór różnych odmian jagód na rynek deserowy, nie tylko borówki, ale i malin czy też jagody kamczackiej i pozostałych jagodowych rosnących na krzewach. To wszystko dzięki zintegrowanej technologii Kokan, która wydajnie zbiera bez wpływu na owoce i rośliny. Parametry zbioru ustawione są na panelu sterującym. Istnieje możliwość dostosowania technologii zbioru do różnych typów plantacji. Wydajność zbioru to 1 tona na godzinę i do 4 hektarów na dzień roboczy, a ładowność kombajnu to 700 kg na stronę platformy roboczej. Układ hydrauliczny umożliwia niezależne poziomowanie kombajnu, a także podnoszenie do 50 cm od podłoża. Ponieważ technika zbioru napędzana jest wałem kardana, należy zwrócić uwagę, że kombajn powinien współpracować z traktorem sadowniczym o mocy minimum 75 koni mechanicznych. Kombajn jest przyjazny dla środowiska, nie posiada własnego silnika diesla i nie emituje do atmosfery dodatkowych szkodliwych gazów. W ofercie są 3 kombajny. Model Tunnel 500L jest przeznaczony do stosowania w szklarniach, przy mniejszych gabardach roślin, na grządkach lub w doniczkach. Model 500L Highline, który jest prezentowany na filmie, jest przeznaczony do użytku na otwartych polach. Kombajn Kokan 500L możemy wyposażyć dodatkowo w dmuchawy dolne dedykowane dla roślin o wysokości od 1 do 1,5 metra, dmuchawy wyższe dla roślin o wysokości od 1,5 do 2 metrów, oświetlenie do zbioru w warunkach nocnych, gdzie kombajn musi działać w nocy, na przykład bardzo wysoka temperatura dobowa pogarszająca jakość owoców, przednie panele wlotowe, gdzie rośliny są szersze niż tunel kombajnu, rodzime gałęzie powoli wchodzą do tunelu bez rozrywania owoców na ziemię. Na naszych polskich plantacjach jagodowych pracuje kilka kombajnów Kokan 500L, a z roku na rok wzrasta zainteresowanie tym kombajnem ze względu na jego innowacyjny system zbioru owoców deserowych. Na tle pozostałych producentów kombajn Kokan 500L prezentuje się znakomicie. Jedynym dystrybutorem kombajnów Kokan 500L w Polsce jest firma Agrobart, więc jeśli macie więcej pytań, na pewno odpowiedzi znajdziecie u przedstawicieli tej firmy.